Siemaneczko, strażercy. Z tej strony domowe degustacje Anioła i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Test Ostrości. A w tym odcinku będziemy testowali Carolina Reaper Chili ze stajni Encona. Ten test sponsorowany jest przez niezastąpionego papieża ostrości. Encona, edycja limitowana, Carolina Reaper Chili. Składniki: woda, przecier pomidorowy, ocet winny, cukier, pulpa z Caroliny Reaper, sok pomarańczowy, skrobia modyfikowana, Bill's Eye Chili, kminek, czosnek. Jako konserwantów użyto sorbinianu potasu. Na 100 ml produktu zawiera on 0,5 g tłuszczu, w tym 0,2 g tłuszczów nasyconych. 16 g węglowodanów, na które składa się aż 12 g cukru, 3 g soli. Tradycyjnie już po składzie Encony nastąpi sprawdzenie, jak prezentuje się ona w zapachu. Wyczuwalna jest bardzo intensywna moc papryk i gdzieś tam w oddali octowość. Jednak te testy z butelki zawsze nie oddają tego, co ten sos ukazuje dopiero, kiedy go gdzieś tam zdozujemy. Dlatego postanowiłem tą rękonkę zdozować do sosierki i tam podjąć się drugiej próby węchu. Nasza Encona jest już w sosierce. Przystępujemy do drugiej próby węchowej. Zobaczymy, jak Encona prezentuje się po uwolnieniu gina z butelki. Dalej wyczuwalny jest ten taki zapach papryk i gdzieś ta octowość. Ale nie wyczuwam w chwili obecnej jego mocy, co dobrze wróży tej Enconie. Zobaczymy teraz, jak ona spisywać się będzie jako sos do hamburgera jednej z światowych sieci hamburgerów pewnej firmy, której nazwy nie wymienię. Nasz hamburger, jak i Encona są już gotowe. Równowartość jednej łyżeczki ląduje na bułce z kotletem. Powiem Wam, że dużo tutaj paprykowych ziaren, co w dotychczasowych sosach Encony nie miało raczej miejsca. Smacznego. Ostrość od razu uderzyła. Ale na razie tylko na końcówki i obrzeża języka. Pojawia się przyjemne pieczenie. Fajna ta ostrość. Taka nie za mocna. Taka w sam raz. Ta ostrość i ta Encona nie zaburza smaku hamburgera. Daje bardzo przyjemne uczucie pieczenia. Gdzieś ta moc jest wyczuwalna. Ale nie zaburza ona smaku potrawy. I nie powoduje reakcji odrzucenia u konsumenta. O, teraz ponownie ją poczułem. Widocznie gdzieś na kawałku hamburgera była większa ilość. Fajnie pali w języczek. Delikatnie, bardzo delikatnie wchodzi na gardziołko. Ale tak jak powiedziałem, nie zaburza ona smaku potrawy i o to właśnie chodzi.
a jednocześnie daje bardzo przyjemne pieczenie. Nie, no na chwilę obecną naprawdę powiem wam, że na tle tych wszystkich Enkon, które jakiś czas temu miałem możliwość testowania, no to ta Enkona naprawdę się wyróżnia i mam wrażenie, jakby osoba, która jest odpowiedzialna za tworzenie Enkony, smaków, ostrości, w końcu odrobiła lekcję domową i faktycznie postawiła na ostrość i jakość. Nasza Enkona jest już na łyżeczce. Dla bezpieczeństwa część sosu znajduje się w sosierce, aby nie skapnęło mi na odzież. Tak cały czas staram się ją wąchać i powiem wam, że przypomina mi troszkę gdzieś tam Trinidad Scorpion Raleskiego w zapachu. Może przez tą intensywność tego paprykowego zapachu, ale no, on bardzo mi się podoba i bardzo mi pasuje. W odróżnieniu od tej popiołowości Satan's Blood, no to jest zupełnie inna liga. No cóż, zobaczymy jak Enkona Carolina Reaper Chili będzie spisywała się z łyżeczki i czy dalej utrzyma ten to pozytywne wow, które było na hamburgerze. Początkowo słodycz, później gdzieś pojawia się już sól i ta octowość. Jest mocna, bardzo szybko wchodzi na język, na podniebienie. Rzeczywiście to nie jest Enkona, którą mogą testować osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z ostrością. Ale muszę powiedzieć, mam takie wrażenie i odczucie, że ta Enkona kompletnie nie pasuje do całej tej serii Enkon, które dotychczas miałem możliwość spróbowania i przetestowania. To tak jakby to było zupełnie z innej parafii. Ma moc. Jest smaczna. Choć zdecydowanie lepiej smakuje jednak w danym produkcie niż z łyżeczki. Może dlatego, że ta ostrość jest dosyć spora i nie ukrywam, ale mnie zaskoczyła. Nie zaskoczyła. Teraz pojawia się takie szczypanie na języku, spieczenie na szczypanie, trochę śliny. Nie no, muszę wam powiedzieć, że to jest naprawdę coś rewelacyjnego i faktycznie jest to ich najostrzejszy sos i taki naprawdę królewski sos, jeśli chodzi o całą linię Enkona. I tak jak z tamtych, tylko powiedzmy, że dwa są godne uwagi. Ten, który przypominał musztardę. No i może ten barbecue. Tak, Tom Enkone śmiało mogę polecić wszystkim tym ostrożercom, którzy mieli już do czynienia z ostrościami i chcą spróbować czegoś mocniejszego. Znacznie mocniejszego niż Tabasco Habanero. Dlatego cóż, domowe degustacje anioła są na tak. Jak tylko, moi drodzy, będziecie mieli możliwość zdobycia tej ikony, to naprawdę szczerze i serdecznie polecam. Dziękuję za uwagę.
Nie zapomnijcie o subskrypcji, dajcie łapki w górę, pamiętajcie o dzwoneczku. To był kolejny odcinek z serii Test Ostrości. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki z tejże serii. Pa! A co mi tam? Ja jeszcze sobie spróbuję.